powiedzieć, żebym nie uważał. Wydaje mi się, że byłem całkowicie skupiony. Poczułem, że jestem w stanie w tym deszczu odrobić sporo czasu. No i staraliśmy się jechać bardzo właśnie jak najszybciej możemy. No i tutaj wpadliśmy w małą pułapkę. Ratowaliśmy się przez dobre 50 metrów, no ale w końcu musieliśmy się poddać. Także nie wiem jeszcze jakie są uszkodzenia, nie wygląda to jakoś bardzo poważnie, ale trudno powiedzieć, czym to pojedziemy. Dobra, stój! Łukasz, podjedź jeszcze. Dobra.